Co jest, koncert życzeń? Co to jest przyszłość? Nie chcę mi się z tobą gadać. Dzieci nie myślą o przyszłości. Tak, dzieci myślą o przyszłości. Jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę, zabiję twoją żonę, matkę, babkę, dziadka. Potem spalę twój dom, rozumiesz? Co? Życie to nie film. To jest wojna. Musicie zabijać, albo nie przeżyjecie. Każdego czeka emerytura. Do dupy z taką robotą! Ja wybrałem otwarty fundusz emerytalny. Idioto! Od kiedy, kurwa, jesteśmy na ty? Zabiją cię za to! Pierdol się. Pogadamy sobie. Zacytuję ci coś, co zwykle słyszą goście, zanim ich skasuje. My tu tylko pobieramy emeryturę. Zawsze ją noszę przy sobie. Księga Ezechiela, rozdział 25, wers 17. Bo przyjaciół, to ja mam na cmentarzu. Powtarzam to od lat. Każdy, kto słyszał te słowa, słyszał. Wesołe jest życie, staruszka. Co pani robi dziś wieczorem? Zostałam akwizytorem. Pierdolisz. Otwartego funduszu emerytalnego. Jest stara dupa jest. I teraz już wiem, że jest to możliwe. Zostań tu. Oddaj mi mnie. Nie rękoma, wariatka. Mam nadzieję, że nasza córka nie musi martwić się o swoją przyszłość. Nie chcę się z wami gadać. Jestem przekonana, że połączone siły udziałowców otwartego funduszu emerytalnego zapewnią mi lepszą emeryturę. Jesteś dla mnie za stara. Może i nie masz jeszcze 17 lat, ale nie trzeba było, laleczko. I co wy możecie wiedzieć o... Emerytura. Pracuję tylko z zawodowcami. A kto, kurwa, tyle lat faktury trzyma? Dzięki czemu twoja emerytura rośnie? Nawet mi o tym nie mów, kurwa mać! No zróbcie coś z tym, kurwa. To zaczniemy od tego. Jak mądrze oszczędzać? Prorodzinny system podatkowy. Zaczynam go rozumieć. Klient powinien być obsługiwany na siedzący. Ja chcę, kurwa, do biura! Proszę, pan wsiada. No pierdol się, bo zawała policja. Tak jest. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię. Chodzi o to, że nie mogłem się dodzwonić przez cały... Dzień. I to jest, kurwa, skandal. Porządek w aktach musi być, bez względu na ustrój. Wciąż jesteśmy młodzi, piękni. A teraz jeszcze bogać. A zabiję ich wszystkich. Teraz już wiecie, po co tu jesteśmy. Tak. Bo to... Gorące flaki! Stworzyły dla ciebie towarzystwo emerytalne bezpieczne i pewne. O bitej śmietanie też mu powiedziałaś. Chodzimy. Spierdalajmy stąd. Jeszcze tu, kurwa, wrócimy! No, jak się nie ubezpieczyliście, to macie problem. Twoja przyszłość to otwarty fundusz emerytalny. A kto umarł, ten nie żyje.